Za kilkanaście minut Mira wystąpi z zespołem After Blues. Znacie taki zespół? Bo kiedyś słyszałem, był taki zespół 15 lat temu, powstał. Założył ten zespół, tutaj posłużę się, ściągą pamięć, nie ta siwa broda. Andrzej Kotor, Zenon Szyłak, Leszek Piłak, Waldemar Baranowski. Taki skład After Bluesa, pamiętacie? Ty się urodziłaś wtedy. To jest pierwszy autentyczny skład After Bluesa sprzed 15 lat. I za chwileczkę, o, Andrzej już jest. Andrzej Kotok, współzałożyciel zespołu. Andrzej Kotok, gitar. Władek już siedzi na swoim miejscu, bo ja cię tak nie widzę, bo ty czerwony na tym czarnym. Nie, choroby nie widać. Proszę Państwa, kolejna wielka premiera. Kolejna wielka premiera, po prostu Waldek będzie grać jak z nut. On ma nuty, ja widziałem i ja odróżniam całą nutę od pół nuty i on ma faktycznie te nuty. Kompozycja jest i Andrzeja i Waldka wspólna, można tak powiedzieć, i wspólnie dla uspokojenia, wygaszenia tych emocji, które były przed chwilą. Andrzej Kotok i Waldek Baranowski, czyli połowa składu pierwszego sprzed 15 lat After Blues. Andrzej Kotok, Waldemar Baranowski. Nic nie wiadomo o pozostałym koledze z zespołu, o Zenku. Nic nie wiadomo, chcieliśmy go również zaprosić dzisiaj na koncert, ale nie wiadomo gdzie jest. Proszę Państwa, mówiłem, że będzie jeszcze Mira Kubasińska. Znacie ją, prawda? Bo ona kiedyś występowała w Słowianinie. Było to jakieś 6,5 minuty temu. Waldemar Baranowski, Marcin Żabiełowicz, Leszek Piłat. I teraz jest to, na co wielu z Was czeka bardzo cierpliwie. Mira Kubasińska, razem z nim. Jeszcze dwie sekundy. Ja tylko przypomnę, że dzisiejsza impreza jest nagłaśniana przez salon muzyczny FAN. I to jest również upominek dla zespołu After Blues. Przed chwileczką Przemek Bejster gdzieś tu się przemknął i jak to Przemek, to się przemknął. I on dał też swój upominek, czyli upominek od klubu Pinokio. To zaprzyjaźniony klub, bodajże w tym klubie zespół After Blues zaczynał. Mira, nie po raz pierwszy. Nie po raz pierwszy z After Bluesem. Po raz kolejny Mira Kubasińska, After Blues i Marcin Żabiełowicz. Wszystkiego dobrego.
Państwu, a teraz będzie zupełnie inaczej, będzie spokojnie. Oh yeah.
a jutro spadnie pierwszy śnieg. Boy,
Poszłabym za to. Thank you.
jakby radzą, do kogo idziesz? Oh,
Dziękuję Państwu bardzo. Lila Kubasińska. Lila Kubasińska, Marcin Żabiełowicz. Wojciech Magnecki tutaj w kociku, skromnie. Maja Konarska już zeszła przed chwilą ze sceny. Mira, myślę, że to nie, tak nie może się skończyć. Ja spróbuję jeszcze troszeczkę, naprawdę jestem bardzo zdarta. Oczywiście to jest, są bzdory, co Mira gada. Mira jest nie do zdarcia. Zachęciliście jeszcze raz After Blues i najlepsi przyjaciele. I przyjaciółki przede wszystkim. Poproszę, jeszcze raz tego repertuaru. Poszłabym za tobą. Poszłabym. Bingo! Marek Kazana, chodź szybciutko, bierz rurę, chodź i gramy. Marek Kazana, wywołujemy Marka Kazana, Mira Kubasińska, After Blues, poszłabym za tobą. Thank you.
patrzę na zegarek, dopiero blisko 10. Inga. To jest Inga, Turek. Pogramy jeszcze, pogramy. Bardzo dziękuję. Zaśpiewam ballady Liście zabrał wiatr. Thank you.
przyjaciółki, przyjaciele. Ja poproszę teraz na scenę wszystkich uczestników dzisiejszego konkursu. Mila odpowiada konkurs. Wszyscy. Masz tam swój mikrofon, Inga, proszę bardzo. Inga Król. Tam ma. Nie ba... Bardzo przepraszam, prosimy wszystkich wykonawców na scenę. Raz, dwa, trzy. Okazało się, że ja mam tutaj swój mikrofon. Proszę Państwa, nastąpił wielki finał, tak. Po raz pierwszy, naprawdę po raz pierwszy zostaną wykonane dwa utwory zespołu Afterglows. Niektórzy w ogóle nie znają tych utworów. Zobaczymy, jak sobie poradzą. To jest bardzo ciekawostka, taka, przepraszam cię Inga, to jest taka duża ciekawostka, jak muzycy, którzy mają grać i śpiewać, nie znają utworów i dowiadują się w czasie grania, co to są za utwory. Zespół, o ile dobrze pamiętam, zespół Ptaki, zespół Quo Vadis. Majka Konarska, Marcin Zabiłowicz, Jacek Skrzypczak, Marek Kazana, Lech Grochala. W kuchni Leszek Grochala, w kuchni tutaj Mira Kowalińska, gdzie ona uciekła? Jest tam, jest. Prosimy wszystkich na scenę, a panów akustyków o to, żeby nam podpowiedzieć. Wojciech Wagleski, oczywiście. No gdzie jest Wojciech Wagleski? Wojciech Wagleski, o tam. Wojciech Wagleski. Wojciech, jeszcze taki drobiazg, Kinga. Leszek i Waldek. Oni, tak, przepraszam. Oni są Leszek, z tyłu, to oni zapomnijmy. Prosimy uprzejmie to w akustyku, żeby podłączyli jakieś mikrofony tym naszym gitarzystom, basistom. Mikrofonów ci u nas dostanę. Dzisiaj śpiewać. Proszę Państwa, zanim oddamy głos artystom, zanim oddamy głos tym, którzy występowali dla Państwa na scenie. Serdeczne podziękowania. Podziękowania dla wszystkich Was, którzy przyszliście tutaj dzisiejszego wieczoru. Po 15 latach działalności zespołu After Blues, 15 lat na scenie bluesowej, to w zasadzie jest wyjście z przedszkola, bo Jolly Hooker zaczynał w wieku 60 lat. Czy tam jacyś jeszcze inni to są poważni faceci, a co takie młodziaki mogą tam z bluesem zrobić? Natomiast spotykamy się na pewno na 45-leciu zespołu. Ciebie zapamiętam, będziesz miała siwą brodę. Nie, będziesz miał siwą brodę. Dobra. Spotykamy się na 45-leciu zespołu. Dziękujemy serdecznie tym, którzy przyszli wszystkim. Ale jednak trzeba mimo wszystko wyróżnić jeszcze tych, dzięki którym ta impreza się odbyła. To znaczy jeszcze raz, Urząd Miasta z prezydentem, bluesmanem, Bartkiem Sochańskim. Dzięki serdeczne. Prezydentem się bywa, bluesmenem się jest całe życie. Tak było przedtem, tak jest teraz i tak będzie jeszcze później. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy tym, o których mówiłem, kilka ciepłych słów, a to takie słowa jak pożar, zapalniczka, świeczka, to znaczy ogień, tak, ogień. Dziękujemy tym z Rady Miejskiej, którzy myślą o tym, że że siedzi pełno ludzi i słucha i się cieszy i myśli i robią to, co robią, a nie robią o wiele gorszych rzeczy, a to są najlepsze rzeczy na świecie. Dzięki tym dorosłym, którzy myślą za nas, poważnie. Mówię o pierwszych rzędach, mówię o tamtych rzędach. Ja bardzo przepraszam, muszę Szymonowi przerwać, on pracuje w radiu, a przede wszystkim jest tekściarzem zespołu After Blues. Wielkie brawa dla Szymona Kaczmarka, bo on jest twórcą tych pięknych tekstów z ostatniej kasety zespołu After Blues. Ja chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować Szymonowi, wszystkich, których wymieniłam, Studium Midat i sklepowi. Studium Midat rejestruje to wszystko na taśmie i prawdopodobnie będzie jakaś kaseta, będzie pamiątka taka, którą będzie można sobie później posłuchać. A teraz spróbujemy. Śpiewajcie razem z nami, jeżeli znacie. Waldek, nabijaj. Finał! Muszą iść. Mundura
prosto Marek Kazana. Teraz będzie łatwiej, bo jest taki bardziej... Więcej jest refrenu, że tak powiem. Głowa do góry. Thank you.